Inicjatywa AgroWomen w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności powstała po to, aby wspierać środowisko rolnicze, ale przede wszystkim z uwzględnieniem kobiet. Chcemy zbudować narzędzia, które będą wspierały kobiety. Mamy za sobą już kilka dyskusji, które pomogły nam jakby zobaczyć, co jest najważniejsze. Chcemy się zajmować tematami, które nie są do końca zaadoptowane. Stąd też jeden z pierwszych pomysłów to była dzisiejsza konferencja. Konferencja poświęcona dobrostanowi rolniczek i rolników. Rozmawialiśmy o perspektywie producentów rolnych, o perspektywie nauki i o perspektywie biznesu, no bo również biznes współpracuje z dostawcami, czyli z rolnikami. W związku z tym tutaj jakby tak holistycznie chcieliśmy podejść do tematu i rozpracować dane czynniki pierwsze. Podnoszenie atrakcyjności pracy i wspieranie kobiet jest, myślę, ważne ogólnie, nie tylko w rolnictwie. Ale moim zdaniem problem polega na tym, że dotychczas, odkąd w ogóle zajęliśmy się tematem społecznie w Europie kobietami, rolnictwo zostało gdzieś na boku i tego tematu niewiele osób albo prawie nikt nie poruszał. Kobieta w rolnictwie w szczególności jest matką, żoną, przyjaciółką, dyrektorem logistyki, dyrektorem finansowym, dyrektorem produkcji niejednokrotnie, planuje, zarządza podatkami, zarządza różnymi kredytami, stąd potrzeba jest, żeby dać im po pierwsze narzędzia do tej pracy, żeby były jeszcze mocniejsze. Dzisiaj serdecznie zapraszam na sesję, na program mentoringowy, który w ramach inicjatywy AgroWomen zamierzamy uruchomić i będziemy właśnie poprzez rozmowę kobiet, które doświadczyły już czegoś życia i chcą się dzielić tym doświadczeniem, mogły wspierać nasze drogie rolniczki, bądź nie rolniczki, ale osoby, które mieszkają na wsi. Dobrostan psychiczny rolników i rolniczek to przede wszystkim ich poczucie komfortu wewnętrznego. I główne wyzwania, jakie widzi nauka w badaniu tego problemu, to jest przede wszystkim w ogóle niebadanie tego problemu. Po drugie, badamy go przy zachowaniu różnych norm etycznych, które generalnie stosujemy w różnego rodzaju badaniach. Problemem jest również to, że rolnicy to jest specjalna grupa społeczna żyjąca w pewnym systemie wartości. To powoduje, że badając dobrostan psychiczny, ciężko nam dotrzeć jest do rolników, dlatego że oni nie chcą o tym mówić, to jest kwestia mentalności i mówienie o kwestiach dobrostanu jest tematem tabu. Również dotyczy to kobiet, gdyż oprócz typowego hasła, co ludzie powiedzą, gdy zaczniemy o tym mówić, jest również to, co mąż powie. Jest kwestia patriarchatu i pewnej takiej obawy, czy dystansu, czy takiej stratyfikacji społecznej, w jakiej pozycjonują się kobiety wobec mężczyzn w gospodarstwach rolnych. To się oczywiście zmienia, ale zmienia się w Polsce bardzo powoli. Zdecydowanie szybciej ten proces zmian następuje w Europie Zachodniej, również może dlatego, że on jest tam częściej badany. Jestem specjalistą do spraw prawnych i dla mnie największym takim obciążeniem w gospodarstwie rolnym jest niestabilność prawa. Ostatnio mieliśmy też taką sytuację związaną z sukcesją, chcieliśmy powołać fundację rodzinną. Jednak okazało się, że ta niestabilność prawa, ciągle zmieniane przepisy dotyczące fundacji rodzinnych sprawiły, że musieliśmy odpuścić ten temat i ta niestabilność to jest największy problem. Dla nas największym obciążeniem jest niestabilność cen. Nie wiemy, za ile wyprodukujemy, za ile sprzedamy. To jest najgorsze nasze obciążenie, bo cały czas żyjemy w stresie, w permanentnym stresie. Ponadto idące zmiany klimatyczne też są dużym problemem. Powoli zaczynamy sobie z tym radzić, ale jest bardzo ciężko. Każdy rolnik na pewno oczekuje jakiejś stabilizacji produkcji, żeby mógł chociaż zaplanować, tak jak w każdej fabryce, ktoś planuje swoją marżowość. My niestety nie możemy i to jest najgorsze wyzwanie dla nas. Współpracujemy pośrednio poprzez naszych przetwórców z 80 tysiącami gospodarstw w Polsce i dlatego dobrostan szeroko pojętego polskiego rolnictwa jest dla nas niezwykle istotny. W dzisiejszym świecie rolnicy zmagają się z bardzo dużą niepewnością. To jest niepewność pogody wynikająca ze zmian klimatycznych, to jest niepewność plonu, niepewność zbytu. I to wszystko od strony psychologicznej powoduje szereg problemów. Wzmacniają się uczucia lęku, strachu przed przyszłością. Wzmacnia się uczucie osamotnienia w obliczu ogromu decyzji, które trzeba podjąć każdego dnia, a temu towarzyszy także wyczerpanie i fizyczne, i psychiczne. I te rzeczy są niestety bardzo dobrą pożywką do rozwoju takich chorób jak depresja, czy zaburzenia lękowe,
czy chociażby też wypalenia zawodowego. Bardzo dużym wsparciem dla rolniczek i rolników jest koncepcja rolnictwa zrównoważonego, która promuje nie tylko dobrostan środowiska, nie tylko dobrostan zwierząt, ale też dobrostan ludzi. Rozwiązania z zakresu rolnictwa zrównoważonego pozwalają czynić rolnictwo bardziej przewidywalnym, pozwalają ustabilizować dochód i pozwalają wyasygnować czas też na nasz odpoczynek. Najważniejsze wnioski z dzisiejszej konferencji, jeśli chodzi o perspektywę rolników, to jest przede wszystkim opłacalność produkcji rolnej. Czyli jak tym wszystkim zarządzić, żeby ta produkcja była opłacalna, bo dobrostan psychiczny rolników i rolniczek, on jest nie tylko związany jakby z samymi kwestiami zdrowotnymi, ale również po prostu z komfortem, tak? A komfort psychiczny to jest również komfort takiej wolności ekonomicznej i umiejętności takiego zarządzania ryzykiem, żeby w tej dzisiejszej tak naprawdę trudnej sytuacji geopolitycznej, ale też związanej z tymi zmianami klimatycznymi, umieć sobie z tymi tematami poradzić. Jeśli chodzi o naukę, no to potrzebujemy badań. Potrzebujemy badań nad kwestią dobrostanu psychicznego rolniczek i rolników. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, które też będą mogły wesprzeć te wszelkie elementy. Natomiast jeśli chodzi o biznes, no to tutaj współpraca z dostawcami, stawiajmy na wiedzę, stawiajmy na takie partnerskie relacje i myślę, że tutaj jakby patrząc na te wszystkie elementy, będziemy mogli dalej rozwijać ten temat.